Pisaliście mi, że ponoć coś przeoczyłem, że ponoć w tamtej tajnej bazie Yetiego są jakieś czerwone napisy, których ja nie zauważyłem, dlatego w dzisiejszym odcinku pójdziemy i oczywiście to sprawdzimy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę, ponieważ pięknie zostawiać łapki w górę, dziękuję wam za to bardzo serdecznie. Każda łapka w górę kolejna to jest prawda, każda łapka w górę to nie wiem, to jest totalne nic, ale będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, więc zachęcam do tego, żeby to zrobić. Tak samo możecie zasubskrybować kanał, a jak już jesteśmy przy subskrybowaniu kanału, to zapraszam was na mój drugi kanał, na Szczypson Plusa, gdzie są codziennie odcinki, w których sobie gramy po prostu w Minecrafta, jakieś mamy fajne modyfikacje i tak dalej, więc jeżeli ktoś jest tego ciekaw, zapraszam. I jest jeszcze mój trzeci kanał, Filip Szczypka, na którym będę robić vlogi. 10 czerwca pierwszy vlog wlatuje, więc czekajcie, ponieważ to już jest tak naprawdę za 8 dni, więc... będzie się działo. No a ja was witam oczywiście na Palionowej. Jak widzicie, jestem u siebie na chacie i gitara super fajnie jest. Dobra, słuchajcie, ja wychodzę i od razu lecę do Yetiego. Z tego powodu, że patrzę, znowu jestem sam na serwerze, więc na całe szczęście nie będę tam miał żadnych niemiłych gości. Lecimy szybko w tamtą stronę, ponieważ muszę sprawdzić, czy faktycznie, tak jak mi napisaliście, są tam jakieś kordy. Tylko wiecie co, jeszcze zanim tam zajdziemy, to ja żebym te kordy mógł sobie gdzieś napisać, to ja sobie wezmę jakąś książkę, bo myślę, że książka mi się na pewno przyda. Czekajcie, gdzie mam książkę? Ja tu i wiem, gdzie mam książkę, patrzcie, tu mam masę książek. Dobra, co to jest? Poszukiwanie palionka Yeti, tu jest bez żadnego tytułu. Dziś mija czas, musisz, no dobra, wywalone, mamy w to, bierzemy tą książkę ze sobą, żeby mieć w czymkolwiek, żeby zapisać. Ja w ogóle gdzieś mój dziennik tosta zgubiłem, ale pewnie tam jest też w tych wszystkich książkach, więc będę musiał go zdobyć za jakiś czas, znaczy znaleźć tam, ale to nie jest ważne w tym momencie. Lecimy w takim razie do Yetowic po to, żeby właśnie sprawdzić, czy faktycznie w tamtej bazie kryje się to, o czym mówiliście. Pisaliście mi, że wśród tych napisów, wśród tych tabliczek z napisami śnieg, są jakieś tabliczki, które mają czerwone napisy i że to są kordy. Ja ich nie zauważyłem, ale okej, bo tak mi pisaliście, więc postanowiłem, że muszę to sprawdzić, bo coś w tym musi być. Takich komentarzy było naprawdę całkiem sporo, więc oczywiście sprawdzimy to. Dlaczego by nie? Można sprawdzić? Można. Dlaczego by nie można było? Oczywiście, że można, nie ma żadnych przeciwwskazań, sprawdzamy. Dobra, uwaga, klikamy to, idziemy zobaczyć, czy faktycznie widzowie mnie nie okłamali, czy faktycznie są jakieś czerwone napisy. Jeżeli ich nie ma, widzowie, to już wam nigdy nie zaufam. Dobra, uwaga, dobra. Są! Ale tu się coś zmieniło. Tu się coś zmieniło. Tego też nie było. Tu się coś zmieniło, widzowie. Gdyby tutaj był napis, to ja bym go od razu zauważył. A ja wczoraj biegałem i nie zauważyłem żadnego. A ich teraz tutaj jest, widzę, sporo. Więc albo ich jest więcej teraz. Albo, nie wiem, albo... nie wiem. Tu też jest. Patrzcie, tu. Przejdźmy wszystkie. Tu, patrzcie, dwa są. Co jest grane? Ile tego jest? I o co tu chodzi? O, Milkarz dołączyła na serwer, więc ja teraz na shifcie, żeby mnie nie zauważyła tutaj. Ja nie mogę teraz nikomu powiedzieć o tym, że ja coś takiego znalazłem. Ja muszę tutaj, że tak powiem, porządne poszukiwania, że tak powiem, robić. Więc szybko ogarnijmy, co tutaj mamy. Mamy tak, mamy te liczby. Jest tak, 69 minus 135, 312. No właśnie, to wszystko by się przydało zapisywać. Dobra, piszemy. Jest tak, jakie są liczby? 69... mamy minus 135, zróbmy tak po kolei, minus 135, mamy również 312, więc zróbmy sobie tak, ok, tutaj mamy 312, mamy minus 135 już było, o, Milki już wyszła, dobra, czyli tak sobie po prostu przyszła, mamy tak, 214 jest, ok, dopiszmy sobie 214 też, 214 to jest kolejna liczba i teraz tak, 512, 512 było? 512 nie było, 512, nie wiem o co tutaj chodzi i o co może tu, 135 jest minus 135, mamy tylko, dobra, czyli musimy dopisać jeszcze 135, więc dopiszmy sobie tutaj, żebyśmy mieli jeden pogląd, minus 121, dobra, minus 121. Jakie to są jeszcze liczby? 69 minus 121 znowu. 69, strasznie dużo tych 69 jest. 312, 312 mieliśmy, 312 już jest, więc to nie. Minus 121 mamy. Okej, czy to już jest wszystko? Czy jest jakaś liczba, której nie zapisałem? To mamy, 214 zapisywałem? Zapisywałem, okej, czyli napisów jest łącznie 3, 6, 7, 7 różnych liczb, które faktycznie mogą być kordami. 312 jest?
112 jest. Z tego powodu, no dobra, chyba mam wszystko tak, tak jak na to patrzę. Mogą to być kordy z tego powodu, że nie bez powodu przy niektórych jest minus. Tak bym pomyślał, że to będzie jakiś kod, który będzie otwierać może jakieś drzwi i coś takiego. Ale skoro są minusy, to prawdopodobnie faktycznie będą to kordy, więc będziemy mogli to dzisiaj sprawdzić. Z tym, że, czekajcie, mam dwa minusy, jest minus 135 i minus 121, więc zobaczmy, zróbmy tak, minus 135, żebyśmy widzieli, gdzie są minusy, a gdzie są plusy. Okej, więc teraz tak, musimy przemyśleć to jakby bardzo, czekajcie, ja stąd wyjdę, nie chcę mi się tutaj siedzieć. Prawdopodobnie, jeśli to dobrze ustawimy, to doprowadzi nas to do jakiegoś miejsca na Jotowicach, bądź też na Palionowie, czy gdzieś w ogóle tutaj, gdzieś w okolicach, więc mam nadzieję, że uda nam się to znaleźć. Z tym, że trzeba to odpowiednio dopasować, więc czekajcie, stwórzmy jakieś najbardziej prawdopodobne jakby zestawienia, które mogą być. Więc tak, wydaje mi się, że żadna z tych liczb trzycyfrowych nie będzie poziomem. Z tego powodu, że nie ma takich poziomów jak minus 121 i minus 135, bo to jest zbyt nisko. No i też jakby wątpię, żeby coś było na poziomie 135 na przykład, bo jest najmniejsza liczba tutaj z tych wszystkich. Właśnie, moglibyśmy sobie to po kolei zrobić. Jaka to była liczba? 312 tam, o dobra, już pamiętam. Zróbmy to po kolei. 312. Zróbmy tak. Mamy tu trzy cyfrowe, tu trzy cyfrowe z minusem i jedna dwucyfrowa. Więc teraz tak. Najmniejsza trzycyfrowa liczba to jest 135, co oznacza, że jeżeli my jesteśmy w tym momencie na poziomie 118, no to to by było dużo nad nami jeszcze. To by było, czekajcie, patrzcie, ja wam pokażę. Wejdźmy na tą wieżę, bo to na tej wieży będziemy widzieć te kordy mniej więcej, żebyście wiedzieli, jak to jest wysoko, żebyście sobie to uzmysłowili. 135 to jest dokładnie, ten poziom, tutaj, jesteśmy dokładnie na tym poziomie, czyli gdzieś, no dobra, są jakieś góry, więc teoretycznie mógłby to być ten poziom, więc teoretycznie mógł to by być Y. Mógłby być, ale wątpię, aczkolwiek musimy wziąć pod uwagę, że, że może tak być, więc zróbmy jakby taki przypis, co może być czym. Na pewno 69 będą Y-kami, mi się wydaje. To może być Y. No i też załóżmy, że te 135 też może być Y-kiem. No i ogólnie reszta to mogą być X i Z, czyli te po prostu koordynaty. To może być cała reszta, T. Więc mamy tylko dwie opcje tutaj. No wątpię, żeby to było 135, tak naprawdę. No ale dobra, stwórzmy jakieś przykładowe koordynaty, takie, które mogą nam, że tak powiem, tutaj jakkolwiek pomóc. Więc stwórzmy na przykład takie koordynaty, jak na przykład 135. Dajmy, wiecie co, w pierwszej kolejności sprawdzę 69, bo bardziej prawdopodobne jest to niż te 135, naprawdę. I na przykład dajmy minus 112, chociaż to się może powtarzać, znaczy 121, minus 121, 135, minus 69, minus 121, okej, czyli trzeba teraz polecieć na te kordy, to jest najważniejsze, więc teraz tak, wyskoczmy sobie i polećmy, tylko teraz gdzie mam lecieć? 121 na, dobra, czekajcie, tu maleje, czyli trzeba w tą stronę polecieć. 120, minus 121 jest ostatnią liczbą, więc uwaga, jesteśmy na minus 121, gdzieś jest tutaj, uwaga, teraz wy nie widzicie tych koordynat, bo tam mam kamerkę. No i tam musi być i 135, tak? Ja dobrze to tam liczyłem? Czekajcie, musimy tutaj, czekajcie, bo ja muszę wlecieć na 121. 121, znajdźmy sobie te koordynaty. 121, jestem teraz nad moim domkiem aktualnie. Ale musimy znaleźć się na 121. Jesteśmy na minus 118 i uwaga, minus 121, ok. I te drugie koordynaty to było 135. Tam rośnie, czyli to musi być, czyli to będzie w tamtą stronę. Ok, dobra, zobaczmy tutaj w tą stronę. 120. Nie no, to. Nie, czekajcie. Tam rośnie. Dobra, czyli w tamtą stronę, ok. Musimy polecieć na 135. 135, 135, 135. Uwaga. Dobra, jesteśmy, tutaj gdzieś to jest. 135, pierwsza liczba. To jest dokładnie... Czekajcie, już byłem tutaj. 135, jesteśmy na 135. Teraz musimy 121, czyli w tą stronę. Okej, to może być to mogą być te kordy, szczerze. 121, jesteśmy. Minus 121, 135. Jesteśmy na 117, więc musimy się skopać na dół, na poziom 69. No, trochę nam to zajmie, tym bardziej, że łopaty nie mam. Dobra, czekajcie, zaznaczyłem to miejsce, lecę szybko po jakąś łopatę. Dobra, zrobię sobie łopatę diamentową, bo ja nie mam nawet łopaty netherite'owej, więc to byśmy tutaj musieli jakąś żelazną robić, a to jest bez sensu, więc już zróbmy tą... czekajcie, tu mam patyki, jakieś będą miał. Dobra, tu bierzemy sobie tak.
Robimy sobie patyki. Łup, łup. Eee, nie przycisk! Nie przycisk, miał być tylko łopat, znaczy patyki. Dobra, patyki, robimy tak, bierzemy łopatę. To zostawmy sobie tutaj gdzieś, albo tu to dajmy, dobra. I lecimy, lecimy to szybko wykopać, bo czuję, że tam, to może być tam, tylko troszkę będziemy się kopać w dół na pewno. Okej, jesteśmy znowu w tym miejscu, musimy zacząć się wkopywać w dół, z tym, że tu jest masa mobów, które mnie denerwują. Weźcie się, idź stąd, schodzimy na dół. Czy ja naprawdę robiłem łopatę po to, żeby wykopać jednego dirta, naprawdę? O nie, no przecież, no kurde, mogę pomyśleć, że tego dirta nie będzie za dużo. Dobra, lecimy na 69 poziom, to nie jest daleko, a może tu będzie zakopany jakiś skarb czy coś w tym stylu. Wow, wow, wow. Dobra, zostawcie mnie, co? Zostawcie mnie, nie chcę się teraz bić, nie mam teraz na to czasu. Nie no, tu jest jeszcze tak Czemu tu się tak jasno nagle zrobiło? On się zaczął palić chyba dlatego. Dobra, 69 poziom, uwaga, czy coś tutaj będzie? 69. Nie ma. To nie to miejsce. Nie, naprawdę, wkopaliśmy się w jakieś takie losowe miejsce po prostu. O, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra, dobra, niech będzie. Czy ja jestem w stanie... Dobra, wylądujmy tutaj. No zostawcie mnie, nie, o kurde, 42 poziom, normalnie teraz ryzykujemy. Co jest grane? Nie, dobra, wychodzimy tu, tu jest jakieś wyjście z kopalni. Zostawcie mnie, dobra, jest, wyszliśmy stamtąd. Dobra, czyli to nie jest to połączenie. To możemy połączenie, że tak powiem, wywalić, więc to na pewno nie jest to. Zróbmy może jakieś inne połączenie, zróbmy na przykład... dobra, spróbujemy 214. Dalej spróbujemy 69, chyba że to będzie jakaś górka, to sprawdzimy tam. 214 na 135 też sprawdźmy teraz, może taki po prostu zrobimy, że tak powiem, połączenie. 135, 200, jeszcze raz, 214 na 135, okej, czyli musimy tak, musimy polecieć tutaj, tam rośnie, tutaj maleje, dobra, czyli to będzie gdzieś tam. 213. Dobra, muszę sobie przypomnieć, 214 na 135. 214 na 135. Okej, okay, to będzie zaraz tutaj gdzieś. To już tutaj jest gdzieś. Uwaga, lądujemy. Dobra, o, dobra, prawie sobie złamałem gierę. Jesteśmy na 135 i 214 teraz jeszcze. Dobra, przejdźmy tu. Ej, to jest górka, to może być te 135 w sumie. Jest tutaj, tu było 214. Tu. 135, 214, dobrze, 214, 135, 69 poziom znowu jest w dół. No dobra, sprawdźmy może tutaj, może to tutaj coś będzie, chociaż wątpię, szczerze przyznam, bo to było pod drzewem jakimś, bardzo zakopane, więc pewnie tutaj to również nie będzie, oczywiście jakaś kopalnia znowu. Ja muszę sobie zjeść coś, bo przecież ja zaraz zginę, jak ja tak będę ciągle zjeżdżał na dół. 69 poziom, uwaga, to już jest za chwilę i znowu nic. Chociaż? Nie no, to jest jakaś kopalnia. Znowu nic. Dobra. Dobra, udało mi się wylecieć. Wow, niesamowite umiejętności. Dobra, czyli to jest znowu połączenie, które nam się tak, że tak powiem, nie udało. 214, 135. No, nie ma szans. Dobra, spróbujmy coś innego. Spróbujmy coś z tymi minusami, bo wydaje mi się, że one nie są bez powodu. Zróbmy minus 121 na 69. Na 312. Spróbujmy 312 na przykład sprawdzić, chociaż czemu tutaj to jest tak na odwrót. 214 tu, 214 tu było, 214, tak, okej. 312 sprawdźmy, dobra, sprawdźmy to. Minus 121, uwaga, gdzie jest minus 121? Robimy tak, tutaj musimy polecieć to zmniejszyć, okej, okay, czyli to w tamtą stronę gdzieś jest. I to będzie gdzieś tam. Bo tutaj rośnie to, okej. Okay. Minus 121 mamy już, okej, okay, tutaj, jesteśmy na minus 121 i teraz 300, ile to było? 312, okej, okay, czyli to będzie gdzieś tutaj, uwaga, lądujemy. 312, tu są jakieś pszczoły, dobra, git, ale to nas nie interesuje, robimy tak, 312 znajdźmy, tu jest 312 i w tą stronę, minus 121. 312 minus 121. To jest dokładnie tutaj. A, my nawet jesteśmy powyżej 60 poziomu. No to ładnie, nie? Patrzcie, my 69 poziom to jest wyżej. Dobra, to nie tutaj na pewno. Już nawet nie ma co sprawdzać. Czyli to jest kolejne połączenie, które się, że tak powiem, nie sprawdza. Dobra, zobaczmy jeszcze z tym minus 121, sprawdźmy 214, jak będziemy wracać.
I potem sprawdźmy 135, jak już jesteśmy w tej linii. Nie, więc czekajcie, znajdźmy tutaj, to było tutaj dokładnie, więc uwaga, lecimy w tą stronę. I teraz znajdźmy 212 to było, nie? 200 czy 214? 214, dobra, 214 minęliśmy już. 214 to jest dokładnie, uwaga, 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 tu przechodzimy, 214. Jest, 214 minus 121 to jest tu, 72, czyli tu może coś być? Nie ma nic. Tu też na 69 nie ma, a 135 to też na pewno nie będzie, jeśli chodzi o x-y, znaczy o y-ki. Dobra, sprawdźmy minus 121 i 135. 135, dobra, to jest tutaj gdzieś. 135 to jest, uwaga, 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 tu. 135, 112, to jest w tą stronę. 112, tu. 112, 135. Poziom 65, no to też to nie jest tu. Kurde, gdzie to jest? Dobra, sprawdźmy jeszcze minus 112. Na minus 112, tam też było coś takiego. Ale to będzie mój dom. Czy nie? Czekajcie, sprawdźmy. No dobra, sprawdźmy to też. Nie wiem dlaczego to chcę sprawdzać, ale okej. 121, minus 121 i minus 121. Tu? I to jest 69 równy. No nie no, co jest grane? Nie ma tego miejsca, o co chodzi? Czekajcie, zróbmy tak, minus 121. Minus 121, raz oprzyjmy się na tym jednym minusie. Jeden minus musi być. A jakby zrobić dwa minusy? Czekajcie, minus 121 na minus 135. Coś takiego. Minus 121 na minus, to też będzie u mój dom przecież. No dobrze, że to będzie tutaj. Że to jest... No i 69. No jak tutaj ma coś być? Co? Co to jest? Dlaczego ja mam na chacie coś takiego? Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? Co to jest? Dobra widzowie, ja nie wiem czy ja tam mam schodzić czy nie. Boję się strasznie, tam się coś świeci, czyli tam coś będzie na pewno na dole. Czekajcie, ja może tak, bo tutaj widzę, że to jest lekko rozwalone, więc ogarnijmy sobie może po prostu to kolorystycznie będzie pasować i ogarnijmy sobie masę drabin po prostu, więc zróbmy sobie masę drabin, żeby mieć tutaj jakkolwiek tam dojście. Więc uwaga, robimy tak, tyle drabin starczy, 24, a zróbmy sobie więcej, co tam, nie zmarnują się, nie, jak to się mówi. Dobra, tu odłóżmy, bierzemy te drabiny, bierzemy to, mamy to, dobra, jestem w szoku, jestem w wielkim szoku, nie? Dobra, czekajcie, schodzimy na dół, tylko trzeba tutaj stworzyć, że tak powiem, jakieś zejście normalne, więc zróbmy coś takiego. Dobra, tu, jeszcze jedno w dół, o, dobra, jeszcze, tu jest w ogóle jakiś tłok. Ej, o co tu chodzi? Tu jest tłok, czyli to się dało jakoś otworzyć w ogóle. Czekajcie, kurde, ja muszę to sprawdzić jeszcze, zanim zejdziemy na dół. Aaaa! Kurde! Co jest grane, ale że się prawie tutaj wyłożył, nie? Dobra, czekajcie, stawiamy tutaj te drabiny, ja nie chcę na razie schodzić na dół. Dobra, tu zróbmy to normalnie tak, jak ma być. Wyjdźmy tutaj, zamurujmy to, tak jak to było. I teraz tak, tam jest jakiś tłok, czekajcie, sprawdźmy z tyłu. To jest jakiś mechanizm? Dlaczego ja nie wiedziałem o tym? Kto to tu zrobił? Czekajcie, tu jest coś. Tu, skądś to tam idzie. O, tu jest przycisk. Okej, to działa. Ale czekajcie, to się jeszcze musi dać jakoś otworzyć z zewnątrz. Bo... Kurde, co tu się dzieje w ogóle? Ja nie wiem, co się dzieje. W jakiej ja rzeczywistości żyję? Czekajcie, rozwalmy to. Tutaj. Dobra, tu jest coś, ale czekajcie, skąd tu jest jakiś mechanizm? Tu to idzie, skądś się zapala. Tutaj, tutaj. Okej, zobaczmy to tu, dokąd to idzie. Co jest grane? O co tu chodzi? Nie! Żartujecie. Czekajcie. Ja to muszę sprawdzić. Czekaj, 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 rozwalmy tu, a nie, tu jest wszędzie, a nie, tutaj nie ma, dobra, rozwalmy to, okej, tu jest przycisk. Nie, 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 naprawdę to był ukryty przycisk? Od kiedy on tu jest? To się jeszcze tak inteligentnie zamyka, żeby nie było, że ktoś to zostawi otwarte. Czyja to jest tajna baza? Kto zrobił tajną bazę u mnie na chacie? Przyznać się, proszę. Nie no, to się nie dzieje naprawdę. Ja nie wiem czy ja tam chcę schodzić. Dobra, czekajcie, zejdźmy, wiem, że jest jakby z drugiej strony można to otworzyć. Zejdźmy sobie tu na spokojnie. Okej, zróbmy tutaj to wyjście normalnie, tak jak ma być. Drabinami, okej, tutaj drabina jedna.
O! Tu, kolejna drabina. Dobra, tu. O! O! Dobra, szybkie drabiny, gdzie ja jestem? Co to jest? Co to ma być? Oj, nie. Ja tam dzisiaj nie idę. To nie jest na moją głowę. Widzowie, jak chcecie kolejny odcinek z tego, jak my tam idziemy, no to kończ zawsze łapkę w górę i może jutro się tam przejdę. Ale ja nie wiem, co to jest za miejsce pod moim domem. Ja pierwszy słyszę o tym, żeby tutaj coś takiego było. Nie wiem, kto to tam wybudował, ale muszę się dowiedzieć. Póki co tyle. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Elo.